Witam Was w dzisiejszej analizie, mamy 11 luty, godzina 11.23, zaczynamy codzienną porcję analizy, a co w dzisiejszym nagraniu? W dzisiejszym nagraniu oczywiście Bitcoin, no bo to jest fundament, podstawa, bez której chyba nie mógłbym zacząć każdego dnia analizy. I tu ciekawa sytuacja, bo ze scenariuszy, o których przedwczoraj, bodaj, o ile się nie mylę, przedwczoraj mówiłem, że są jeszcze trzy, wczoraj, że już tylko dwa, a dzisiaj pozostał już tylko jeden. A więc tak ja to widzę. Zobaczycie, jak rozwinę ten scenariusz i do czego będę w nim zmierzał. Pokażę Wam, gdzie będę planował zajmować pozycje i jakie to będą pozycje, oraz wskażę moment, w którym uznam, że ewentualnie moja analiza się nie sprawdziła, bo tak może też być to jest naturalne. A później dla odmiany, żeby trochę urozmaicić ten cykl analiz, no to hańbą byłoby pozostawanie ciągle w analizie, nie wiem, ETH, LTC i dominacji bitcoina. To, że dominacja spada, wszyscy widzą. To, że altcoiny są gorące i no niektórzy mówią na to, alt season trwa. To chyba też nie ulega wątpliwości. Także zamiast tych standardowych walut, które przerabiam z odcinka na odcinek, zajrzymy sobie teraz, uwaga, do ostatnio głośno omawianego Doge Coina, do Binance Coina, którego wczoraj handlowaliśmy, do Ioty, Neo, Zikasha i BSV. Zwróćcie uwagę, że te, wcześniej, te, te, te skróty, które przed chwilą wymieniłem, trochę towarzyszą Starym koinom. I dlaczego tak akurat? A dlaczego, nie, dlaczego moja uwaga nie skupia się na tych młodych, nowych? No, zaraz się o tym dowiecie, także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, cześć. I zaczynamy. Jako, że dzisiaj przede mną dużo walorów do analizy, to postaram się to zawęzić, jeśli chodzi o scenariusze i mówić szybko i konkretnie. A zatem Bitcoin. Gdzie jesteśmy w Bitcoinie? W Bitcoinie jesteśmy, czekajcie, niech no ja odnajdę swój wykres. Może być ten, może być Coinbase. W Bitcoinie wskazywałem jeszcze niedawno trzy możliwe scenariusze. Później skurczyły się one do dwóch, czy zawęziły. Dzisiaj to zawężenie właściwie... Już u mnie w tej chwili jest widoczny tylko jeden scenariusz. Oczywiście z założeniem, że mogę się mylić, bo każdy i zawsze ma prawo do takiej pomyłki. Nie ma co się jakby ukrywać z tymi pomyłkami i trzeba o tym mówić wprost i otwarcie. Takie sytuacje są. Otóż, moim zdaniem, Bitcoin w tej chwili rozpoczął cykl korekcyjny. Oczywiście nie mówimy tu o jakiejś dużej, potężnej korekcie, tylko tak jak pochyliłem czoła i powiedziałem, że. Ok, to wybicie zanegowało tutaj scenariusz mój długoterminowy korekty pędzącej, jednak z wszystkimi swoimi pozycjami handlowymi i cały czas nieprzerwanie twierdzę, że trend utrzymany jest wzrostowy. Przypominam ten dołek, który nie został pokonany. Tak dalej pod ten trend będę handlował, czyli będę szukał dla siebie okazji. Jakiej okazji będę dla siebie szukał? Przede wszystkim będę szukał dla siebie okazji, powtórzenia tej korekty. Oczywiście ja nie przewiduję, że to się wydarzy. Nie chcę snuć takich projekcji, udawać tu jakichś prawdopodobieństw, ale wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe i, i jeśli się to wydarzy, to zdecydowanie tutaj będą moje baje. Ja wczoraj wspominałem, że wyznaczę Wam dokładne poziomy, gdzie one będą stały i gdzie będą czekały, ale zanim się to wydarzy, no to tutaj mamy do czynienia z trendem w dół. Takie jest moje zdanie. Kiedy mogę uznać, że się mylę, że jednak moje zdanie jest błędne? Mogę, się, mogę to uznać dopiero wtedy, kiedy cena w tak dynamiczny sposób pojedzie do góry, że wybije wierzchołek. Wtedy rzeczywiście mogę powiedzieć, OK, Jurek, myliłeś się. Jednak to jeszcze nie ta korekta. Wybije skutecznie. Nie, nie zaliczam do tego w formacji podwójnego szczytu czy false breaku. Wtedy to jest nieskuteczne przebicie. Więc jeżeli wybije skuteczna, to rzeczywiście, ja powiem, Jurek, myliłeś się. Ale jeżeli, dopóki to się nie stanie, czyli trochę patrzę teraz w drugą stronę. Patrzcie w dół. czyli tak jak tu miałem swoją przerywaną linię wcześniej i patrzyłem i przypominam, patrzyłem w górę. Tak, to była moja przerywana linia i patrzyłem w górę. Tak, teraz tu jest moja przerywana linia i zaczynam patrzeć w dół aż do swoich poziomów. E, tak to wygląda z tak, w takim ogólnym zarysie. Jak dotrzemy do tych poziomów, to wtedy będę robił baj. Dopóki nie dotarliśmy i nie pokonaliśmy sobie tutaj tego wierzchołka, będę robił short. Ktoś powiedział, na Lurek, wbrew trendowi, tak, długoterminowemu, ale zgodnie z krótkoterminowym, który moim zdaniem jest jeszcze na tyle niejasny tutaj dla, dla, dla uczestników rynku, ten trend jest jeszcze na tyle niewidoczny, niezauważalny. Każdy spodziewa się zwykłego układu powtórzenia uwaga tej korekty. Bo to jest takie jakby oczywiste, że to jest takie oczywiste, że powtórzenie tej korekty, tutaj, może nawet nie tej o tej wcześniejszej, o tej korekty, to jest jakby oczywiste, że powtórzenie tej korekty <laughs> sprzyja popytowi. No i rzeczywiście trochę tak jest, no bo zwróćcie uwagę, że jak ta korekta została powtórzona, to zadziałała lokalna strefa popytowa. Owszem, ona zadziałała, no mnie nie było wczoraj przy komputerze, także nie, o tej porze nie mogłem za bardzo na tego handlować, byłem zajęty. Ona zadziałała rzeczywiście, natomiast czy ona zadziałała na zwrot akcji długoterminowej? No niekoniecznie. Ona zadziałała tak samo jak ta wcześniejsza korekta. Zadziałała tutaj na ta korekta, zadziałała na to odbicie, widzicie? Czyli zobaczcie, ta korekta zadziała na to odbicie, a ta korekta na to. I teraz tak. Zaraz Wam to jeszcze pokażę. Usuwam już te korekty, bo i tak to jest dużo na tym wykresie. I Bach strefa popytu. <laughs> Także zobaczcie, jak to wszystko idzie, jak po stopniach. Czyli pierwsza korekta, zobaczcie. Dotknięcie, odjazd do góry, ale czy zmiana kierunku na wzrostowy? Nie. Cena spadła niżej. Uwaga, teraz druga korekta. Bach. Cena jedzie do góry, już z mniejszą dynamiką, ale to jest istotne w tym momencie. <laughs> ale czy ta korekta zatrzyma, czy ta strefa popytu zatrzyma tutaj spadki? Moim zdaniem nie. Ja układam swój scenariusz na nie i teraz gdybym miał układać dokąd powinna ta cena dotrzeć, to postawiłem sobie, już widzimy, że tutaj linia trendu, która była poprowadzona, ją zmienię na czerwoną, która przy okazji była trójkątem, y, trójkątem który był handlowany przez nas, czyli ten trójkąt, zobaczcie, widzicie, tutaj jest trójkąt, jedno ramię, drugie ramię. Tu było fałszywe wybicie tego trójkąta, cena szybko wróciła do, y, do strefy, ale te wybicie już było, nie fałszywe i zostało bardzo ładnie przedestowane, więc stąd shorty. Jak najbardziej ja sobie shorta tu nie zaznaczam, bo, bo po prostu mnie już później ja wyznaczyłem tylko trójkąt i, i odszedłem od komputera, nie mogło mi być. Co się dzieje dalej? Cena odbiła się ze strefy popytowej. Wszystko jak, jak w zegarku chodzi teraz, dociera do linii trendu. Jest jakaś delikatna reakcja. Tutaj osoby, które sprawiają tak zwany scalping, czyli wystarczy im dotknięcie kilka procent i już pewnie realizują jakieś swoje zyski mniejsze lub, lub jeszcze mniejsze, czyli niewielkie po prostu. E, no, chyba że użyli dużego kapitału na to. Mm. Ale ja czekam na swoje poziomy. I uwaga, moje poziomy są tutaj wyżej. Pier, to jest akurat Coinbase, pierwszy z nich to jest 46,235. Uważam, że gdy cena tu dotrze, to mimo, że nie zbiega się z żadną z linii, powinna od tego zareagować co nie znaczy, że spodziewam się zwrotu akcji na no dalej spadkowe. Raczej zwrotu akcji spodziewam się z tych trzech wyższych poziomów, czyli okolice między 46,600 a 46,700. Tu jest rozstrzał 100-dolarowy w tej strefie i to jest giełda Coinbase. Tu gdzieś cena powinna dotrzeć moim zdaniem i z tego miejsca powinniśmy dostać właściwe uderzenie w dół. Dla porównania, bo wiecie, że giełdy zawodzą. Zrobiłem sobie te same pomiary na, na Binance, ale Binance Futures, także nie do Tetera. Być może jeszcze je powtórzę do Tetera. I te poziomy wyglądają następująco: czerwona linia pierwsza to, to, to tylko do reakcji to jest 46,306, a strefa później ta rzeczywista podażowa układa się między 46,630 a 47,800, czyli też bardzo podobnie. I to świetnie. Jeszcze pozostało mi tylko sprawdzić to na Forexie, czy tam na pewno będzie oby tak samo. I tu będę układał short. Oczywiście te shorty będę zabezpieczał. Przede wszystkim jak będę je zabezpieczał? Albo tutaj gdzieś niewielkim stop -lose'm, albo stop -lose'm na przykład na gdzieś okolicach tego wierzchołka. No, to już jest duży stop drogi stop bym powiedział. Ale można założyć jeszcze. No, ale jest taki racjonalny, no bo tutaj zakładanie niższe, ta cena mogłaby jeszcze trochę wyjechać i Zrobić głębsze przejazd, dopiero zawrócić. Trudny to jest moment do Czy znaczy może trudny to jest setup, ale bardzo fajnie, że określa konkretne punkty. Ale rzeczywiście koszt tej transakcji, koszt tego shorta może być drogi w przypadku jego niepowodzenia. Dlatego trzeba tutaj dostosować odpowiednio kapitał. I tak będę próbował shortować, jeżeli ten rynek spadał, będzie i spadał. Aż do chwili, kiedy powiedziałem wam, co się wydarzy. Powtórzona zostanie chorek korekta. Lub też rynek powie, Jurek, nie miałeś racji. Sorry, nie miałeś racji. Ale taki jest mój plan, czyli dość prosty. Pokazałem wam, skąd, jak handluję, skąd handluje, dokąd handluje, co się stanie, jeśli cena tam dotrze, jak zacznę znowu handlować i kiedy jest mój moment opuszczenia scenariusza i zastanowienia się, w takim razie coś chyba jest nie tak. Musisz jeszcze raz się do tego przyłożyć. Dobra, to tyle o bitcoinie, a teraz przejdźmy do innych walut. Walut, które, no, ja, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest to jest coś no, niesamowitego, to po prostu typowe pompowanie, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Już te, taka manipulacja. Manipulacja, która na rynku nie powinna być w ogóle stosowana i, i są na to ograniczenia w rynkach klasycznych, natomiast no, rynek kryptowalut jest rynkiem dzikim, nieuregulowanym, dlatego tu się dzieje wszystko. Ale w tym wszystkim mamy do czynienia z Dogecoinem. Doge dog, dog coinem, nie wiem, jak to się powinno czytać. Który to dogcoin zrobił tutaj bardzo silny strzał do góry, i rzeczywiście z punktu widzenia inwestycyjnego, dzisiaj uważam, że nie jest to nic do kupowania. Ja jako inwestor zdecydowanie bym tego nie brał. Nawet jeżeli by ta cena miała odjechać mi do, dalej do góry, to niestety ryzyko tutaj znacznej utraty kapitału jest bardzo wysokie i sama utrata po, po, procentowa jest też możliwa znacznie wysoka. No ale. Pewne osoby wierzą panu Elonowi, który cały czas tam chyba dokładał do piecyka w tym kojnie coin, I tutaj po silnych zjazdach, a no tutaj tych spadkach, czyli tak jak wdech, powtarzam, zawsze musi być też wydech, prawda? Jakby wdech to jest wydech. Czyli mniej więcej jak w Wajocie. W tym, BNB w uważam, że też wdech, wydech. Teraz by się podniosły głosy, że przecież DOC, czy DOC, to nie BNB. Tutaj mamy tutaj mamy bardzo silne fundamenty, ok, zgadza się, a tu nie mieliśmy się żadnych fundamentów, a i tak cena wzrosła, tak? I zobaczcie, co się dzieje dalej, ona dalej rośnie. Dalej rośnie, co prawda dotarła do wierzchołka i tutaj się stworzył podwójny szczyt. Podwójny szczyt, to jest dość niebezpieczna struktura, jeśli chodzi o zawrócenie, możliwa, niektórzy mogliby powiedzieć, że to nawet nie tylko podwójny szczyt, ale to jest formacja trójkąta zwyszkującego tak, czyli tutaj gdzieś wybicie powyżej, rzeczywiście, gdyby było tak, że cena wystrzeliłaby i wybiła powyżej tego trójkąta, czyli powyżej tych wierzchołków i uwaga, nie mielibyśmy do czynienia z gwałtownym zawróceniem, bo to jest, te, w tym momencie to jest bardzo istotne. Jeśli cena wybije, ale gwałtownie wróci pod spód z powrotem, to to nie jest wybicie, to jest fałszywe wybicie, jeżeli cena wybije, i potrafi się utrzymać tutaj na tyle długo, żeby zamknąć korpusy w świec wyższych interwałów, wykonać gdzieś tam w strukturach wewnętrznych retest, to jest szansa na rzeczywiście strzał do góry. No taki strzał, ja wam powiem co mówi metodologia na takie strzały. Takie strzały mogłyby wynosić mieć zakres nawet e, mieć zakres nawet powiedzmy gdzieś taki. Ale. Nie bierzcie tego jakoś super mocno do siebie, czyli do 0,15, czyli to było nawet o 100% wzrostu. Nie bierzcie tego super do siebie. Ja bym się wolał skupiać na sytuacji, która jest tu i teraz. A sytuacja, która jest tu i teraz, mówi mi tak. Słuchaj, Jurek, za plecami od tamtego dołka masz trend wzrostowy i on się nie skończył. Uwaga, on się nie skończył. Nie ma potwierdzenia jego zakończenia, bo gdyby było, to bym na to patrzył inaczej. Ale ten trend jest bardzo ładnie tutaj utrzymywany przez stosunek korek. To była dokładnie ten dołek, to była strefa popytu, która zadziałała. OK, zadziałała, czyli nie ma co się cofać za siebie. Po prostu zadziała, czyli mamy trend utrzymany. I teraz, jeżeli ta strefa zadziała, wybiła cenę, natomiast trójkąt ją zatrzymał, tutaj widzicie to ograniczenie trójkąta zatrzymało tą cenę, no to nie rozstrzygamy dalej, jaki będzie kierunek, ale przygotujmy się na scenariusze, to znaczy, Scenariusz numer jeden, znaczy tak, obie, obie możliwości są prawdopodobne. Albo wyjdzie trójkątem do góry i pojadą, albo wyjdzie trójkątem do dołu i też pojadą. Więc pierwszy plan handlu mówi tak, żeby, żeby przygotować się na skuteczne przebicie. Tylko, że zastrzegam, że tutaj już była taka sytuacja. Więc kto to zrobił, to, to stracił, bo tu już poszły zakupy stąd. A cena wróciła z powrotem do strefy. Także no, trzeba było po prostu mieć stop losy niżej, tak? Czyli trzeba było tu kupować rzeczywiście to było miejsce do zakupu, a tu stawiać zabezpieczenia kapitału i słusznie, bo gdyby niech tych zabezpieczeń nie było, to dzisiaj byśmy mieli cenę taką, jaką mamy, czyli strata by się powiększyła. Ale czy to na pewno koniec bitwy? No nie koniec. Tu widzimy, że cena zareagowała znowu na linię. OK, wszystko w porządku, ale zobaczcie, jak ona często w nią uderza. Czyli mimo wszystko cena próbuje się tutaj wydostać, więc jest ten popyt, jest ten popyt. Co się teraz wydarzyło dalej? Jeżeli zweryfikujemy tylko ten ruch od tego dołka do tego wierzchołka, to tu jest trend wzrostowy. Jeśli tu jest trend wzrostowy, to w układzie korekcyjnym tym, już pokazuję, mamy powtórzoną tą korektę, czyli znowu układ do góry. I zwróćcie uwagę, że ta, ta korekta zbudowała nam tu strefę popytową, ta strefa popytowa, patrzcie. Raz dotknięta strzał. Dotknięta tylko, ja już nie mówię o wieździe. Drugi raz dotknięta strzał. No i co dalej? Ja nie przesądzam, czy ten strzał tutaj to on już ma prawo do wybicia. Nie wiem tego. Ale ze swoimi zakupami ustawiam się w dwojaki sposób. Po pierwsze, nad linią, jeżeli zobaczę, będę obserwował dzisiaj Dogecoina, to jest M15 H1 w porywach do H4 Co to może być akcja na dziś jeżeli mi się to tutaj zamknie, to będę próbował tutaj kupić Dogecoina i ustawiać w środku w strefie gdzieś tam swój stop loss jeśli natomiast okaże się, że cena, uwaga teraz, jednak wróci mi do tej strefy i skrzyżuje się z tymi dwiema liniami albo dotknie którejś z nich po prostu, nawet nie mówię, że obydwu, jednej z nich ja tych Mierzę tych trójkątów, tych trendów nie lubiłem precyzyjnie. Powinienem to porobić na różnych giełdach, więc powiedzmy, że to jest strefa. To z tego miejsca też uderzę buy, tylko że z większym depozytem. Dlaczego tak? Dlatego także że do najczarniejszego scenariusza mam tylko, tylko tyle, ponieważ ta czarna linia z poziomu 0.667289 to jest mój poziom ucieczki z tego rynku bezwzględny. Bez względu, czy cena się zamknie korpusem poniżej nic nie, wystarczy, że jej dotknie. Binance Coin dzisiaj wygląda w taki sposób. To jest interwał tygodniowy i to nie jest początek tego wykresu. Ja to wziąłem z, z rynku futures ten wykres, ale w dniu wczorajszym to wyglądało tak. Już Wam pokazuję. dniu wczorajszym to wyglądało tak i pewnie pamiętacie jak we wczorajszym nagraniu sam z zaskoczeniem spojrzałem na cenę BNB, ponieważ aż nie chciało mi się wierzyć po prostu, że coin, na który ostatnio patrzyłem i widziałem go w okolicach cały czas gdzieś tam 30 dolarów nagle kosztuje takie niebotyczne wartości i to była dla mnie intencja do tego, żeby później dokładnie się nad tym skupić. Moje skupienie Efektem mojego skupienia na wykresie Binance Coin był wczorajszy post. No ponieważ to już było po nagraniu, no to no nie pozostało mi nic innego, jak po prostu podzielić się swoimi spostrzeżeniami poprzez tutaj zakładkę społeczność. Czyli napisałem wyraźnie, że nie wiem jak wy, ale ja ustawiam się pod short. Tak? I pokazałem miejsce, w którym to piszę. To było tak ogólnie. No jeszcze gdzieś tam w grupie wyznaczyliśmy bardzo dokładnie ten poziom. I jeszcze tak ironicznie trochę dopisałem, że sam się zastanawiam, czy ktoś w tej chwili rzeczywiście jeszcze kupuje BNB i jeśli tak, to kto? Czyli że takie do przemyślenia skłaniające. Kto tutaj kupuje? No bo słuchajcie, stara prawda o rynkach mówi: kupuj tanio, kupuj w dołku, sprzedawaj drogo, sprzedawaj w górce. Nie odwrotnie. Nie kupuj w górce, sprzedawaj w dołku. No więc Mając tylko tą jedną mądrość w głowie, pomyślałem, że rzeczywiście to już jest przegrzane. Wszystkie wskaźniki pokazywały mi to przegrzanie, wszystkie metody, których stosuję, pokazywały mi to, to przegrzanie. I nie miałem co do tego jakoś specjalnie wątpliwości, że za chwilę nastąpi strzał w dół, ponieważ taka świeca musi być odreagowana. Więc to się zakończyło tak, że jeszcze wczoraj, to był początek szorta, ale tutaj został on w tak ładny sposób poprowadzone, czyli osoby, które zarobiły 200-300% czy więcej, może nawet na wzrostach, niech zastanowią się, jaka tkwi siła w układzie handlu z dźwignią, oczywiście, który jest układem bardzo ryzykownym, jeżeli ktoś nie wie, co robi i też pewne przemyślenie, żeby dać do zrozumienia, kto tak naprawdę kreuje siłę tych shortów. Si siłę tych shortów kreują hodlerzy, czyli wszyscy ci, którzy bez jakby e, może inaczej mają taką, posiadają ślepą wiarę w nieustające wzrosty. Tak. Tak to właśnie wygląda. Ale skupmy się na BNB dzisiaj. BNB dzisiaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedną strukturę geometryczną, która się tutaj stworzyła. Czyli czyli taką strukturę. I to jest struktura, którą mi wczoraj podpowiedzieli, podpowiedzieli podpowiedziały osoby, z którymi handlujemy, że gdzieś tu się tworzy struktura trójkąta. Ona jest bardzo ładnie widoczna. Na interwale 15 minutowym. Zwłaszcza, że rzeczywiście tutaj, tak, rzeczywiście tutaj ten, ta linia trendu została przełamana. Ona została przełamana. Mieliśmy retest. Pierwszy strzał, drugi strzał, trzeci mocniejszy strzał. No niestety znowu cena spadła i znowu zobaczcie raz, dwa. No te trzecie już nie zaliczam. Powiedzmy, że dwa razy tutaj retest. Rzeczywiście był retest. I cena pojechała znowu do góry, czyli tutaj dźwignia, 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 ale nadal spada w dół. Ja nie, za, nie do końca chcę już przesądzać, to jest tą, tą strukturę tego trójkąta, ale <laughs> moim zdaniem, e, bez, oczywiście nie zaprzeczam temu, że BNB jest w trendzie wzrostowym, bo jest i zobaczcie, cały czas już o tym mówiłem, nawet tutaj powiedziałem, że ten trend przyspiesza, to są moje stare oznaczenia. Stare, stare jeszcze naprawdę odkąd pamiętam w BNB, i tutaj w miarę na bieżąco aktualizowane. Nie zaprzeczam, że ten trend jest wzrostowy i że on nawet przyspieszył, ale mimo wszystko, nienaturalną sytuacją byłoby, gdyby ta cena, nie wiem, rosła i rosła. Natomiast jak najbardziej naturalną byłoby, gdyby ta cena została skorygowana. I teraz jak mocna może być korekta? No zakładając wariant, taki. Yy, yy, Optymistyczny dla hodlerów, no to rzeczywiście powyżej 100 dolarów, gdzieś tutaj znajdują się strefy dość istotne dla, dla zatrzymania tych spadków, które zresztą jeszcze nie zostały osiągnięte. Natomiast ten pesymistyczny wariant da, dla hodlerów zakłada dojazdy z powrotem do linii trendu. Oczywiście tą linię trendu dzisiaj po tak silnym wybiciu warto byłoby sobie zaktualizować, sprawdzić, czy, czy rzeczywiście tutaj jest to tak, jak powinno być. Moim zdaniem nie. Ale może coś w takiego. Zobaczmy. Uderzenie, uderzenie, uderzenie. Tak, respekt linii. To jest bardzo ważne, żeby linia była respektowana. No i dobra, popatrzmy jeszcze raz z wysokiego interwału na to. Teraz linia została zaktualizowana i w zależności od dynamiki spadków. Jak najbardziej wierzę w dojechanie do, do linii trendu, natomiast dynamika spadków moim zdaniem powinna być silna, ponieważ jeżeli uderzenie do góry było tak silne, to najczęściej cena też równie silnie schodzi w dół. Ta proporcja trendowa jest zachowana, czyli mniejsza siła wzrostów, mniejsza siła spadków. Większa siła wzrostów, większa siła spadków. Tego jeszcze raz powtarzam, jako inwestor. Zdecydowanie nie dotykałbym Binance Coin, bez względu na to, jak wspaniałe i silne ma fundamenty, i ja tego nie neguję, oczywiście nie neguję. Ale wiecie, w, w podążaniu ceny trendowym, mniej lub bardziej silnym, obowiązują pewne zasady, i te zasady są niezależne dla wszystkich rynków, obojętnie czy one mają fundamenty, czy ich nie mają. Także, a takie szpile do góry, to tak szczerze mówiąc, to każą mi powątpiewać trochę w fundamenty, ponieważ taki dobry projekt, moim zdaniem, taki, taki, który rzeczywiście zasługuje na uznanie, on powinien rosnąć stabilnie w górę. Popatrzcie sobie, nie wiem, na indeksy największych amerykańskich spółek, popatrzcie na Dow Jonesa, na S&P, gdzie naprawdę rynki krypto nawet, nawet nie mają kapitalizacyjnie jakichkolwiek tutaj porównań do, do tych potężnych molochów, i tam nieprzerwanie od wielu lat trwają wzrosty. Popatrzcie, jak te trendy wyglądają, ale żaden z nich nie wygląda tak. A wręcz odwrotnie, tam jak jest taka szpila, ale w dół, na przykład, czyli trend sobie spokojnie przez wiele lat, dziesięcioleci, tak podąża, to jest bardzo dobry trend, i pojawia się taka szpila w dół, to najczęściej ta szpila ma swoje odragowanie do góry. To jest, to jest tak samo. To też jest taka szpila i ona też powinna zostać odreagowana. Czy mogę się mylić? Oczywiście, że mogę się mylić. To jest to. To jest bardzo, bardzo oczywiste, że ja się mogę mylić. Dobra. I teraz tak, zrobiłem sobie dzisiaj taki poranny przegląd coinów. Od razu zaznaczam, że najciekawszy coin będzie na końcu, ostatni, ale. Zaznaczyłem sobie na zielono te, które jakby najbardziej mnie zaciekawiły, ponieważ przyjrzałem te, które mam tutaj. Oczywiście no nie, nie jestem w stanie przejrzeć wszystkich coinów. Nie ma takiej możliwości. No, gdyby doba miała więcej niż 24 godziny, to pewnie bym dał radę. No, widzimy, że alt sezon trwa, czyli rzeczywiście niektóre strzały są silne: 23%, 20-30% w ciągu jednego dnia, nawet więcej. <laughs> Natomiast zwrócimy uwagę na taki, taki szczegół, że te koiny, które są młodymi koinami, które utrzymywały od początku trend wzrostowy, czy nie pamiętają tych historycznych spadków z początku 2018 roku, one często już zrobiły takie właśnie szpile do góry. Więc inwestycyjnie niekoniecznie to jest dobry czas na przyłączanie się do tych rynków. Ale alt trwa, więc pytanie, gdzie szukać okazji. I co ciekawe, a nie robiłem tego celowo, moim zdaniem takie ciekawsze sytuację znalazłem właśnie w tych starych coinach, które co prawda nawet mają utrzymany trend spadkowy, ale w ramach tych spadkowych trendów mogą robić i robią korekty do góry, tak jak na przykład pokazywałem Wam Bela ostatnio, tak, gdzie Bel powiedzmy utrzymuje jeszcze trend spadkowy, ale w ramach tych spadków on powinien zaliczyć tą żółtą strefę i on idzie sobie jak po nitce. E, zobaczcie, on sobie idzie jak po nitce do tej żółtej strefy i nie spodziewałbym się, żeby tutaj cokolwiek jeszcze przed strefą go zatrzymało, mówiłem o tym Belu dokładnie od tego miejsca. Czyli praktycznie od samych dołków, gdzie go można brać i gdzie może się skończyć. Ale to nie dzisiaj istnieje analizabela. Popatrzmy sobie na IOT. -a. Dlaczego na No Jak popatrzyłem się rano na IOT, to pierwsza myśl, która do mnie dotarła, była taka, żeby to się shortować. No bo zobaczcie, szpila do góry. RSI praktycznie na każdym interwale naciągnięte. Rzeczywiście, można by było, ale. Sprawdziłem dokładnie i okazało się, że coś mi tutaj nie pasuje w tej Ajocie. co mi tu nie pasuje? To już nie pasuje mi to. Czekajcie. Nie pasuje mi to, że właśnie Ajota, będąc coinem, który zaliczył cały ten zjazd z prawie z niemal 6 dolarów do. Do ilu minimalnie? Do 60, nawet nie 6, 60 centów, do 6 centów. Pomyślcie sobie, jaki to jest spadek. To jest praktycznie 100% kapitału, można powiedzieć że ktoś kupił tutaj i z 6 dolarów dostał 6 centów. Ale popatrzyłem sobie na ten trend. Popatrzyłem na ten gigantyczny wzrost i pomyślałem, no chyba jeszcze nie będę tego szortował I dlaczego nie? Dlatego nie, że tak jak przed chwilą w belu pokazałem, gdzie jest realna szansa na dociągnięcie ceny, tak w Ayocie ta realna szansa może czekajcie, zmienię interwał. Ta realna szansa pojawia się dopiero w tej strefie, czyli między 180 i 2,30. I czy to jest też powód, żeby teraz może AIOT kupować? No też nie. Dlatego, że mimo wszystko te wskaźniki pokazują bardzo mocne naciągnięcie tego rynku. Więc pytanie, czy rzeczywiście jeszcze ta pompa dociągnie tutaj do takiej wartości? Może. Ale mimo wszystko, ryzyko, że w każdej chwili może się co, coś wydarzyć nieplanowanego, i cena najpierw, zanim to zechce zrobić, to jeszcze pojedzie tutaj pod z powrotem, pod wyjazd, żeby to skorygować, jest znaczne. Więc po co ja robię analizę IOT? -y? No bo wiem, że wiele osób IOT -y posiada. I teraz tak, gdybym ja posiadał IOT -y rzeczywiście gdzieś tam braną wcześniej, i naprawdę byłbym tak cierpliwy, żeby przez dwa lata tutaj oczekiwać na wzrosty, to chyba prawdopodobnie w tej chwili tą IOT -y trzymałbym aż do żółtej strefy. Natomiast osiągnięcie żółtej strefy zdecydowanie byłoby moim wyjściem. <laughs> Ponieważ no co prawda jest szansa na zmianę trendu, i ta czarna linia będzie o tym mówiła razem z tym wierzchołkiem, już go zaznaczam, że rzeczywiście AJOTA ma szansę na więcej, tylko wiecie, nie wierzę w takie ruchy. Może narysuję to jeszcze inaczej. Nie, nie wierzę w takie ruchy aż takie. Ok, jeśli IOTA sobie z tym poradzi. To prawdopodobnie gdzieś po drodze będzie chciała wykonywać korekty, no bo to jest normalne. No uczestnicy będą chcieli realizować swoje zyski z zakupów niżej, tak. To jest naturalny proces, po prostu. Pytanie tylko, gdzie ta tam będzie chciała robić te korekty I, i czy sobie poradzi z tą żółtą strefą. To jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli sobie z nią nie poradzi, a jest, może inaczej, żebyście zrozumieli, siła trendu nakazuje wierzyć w to, że większą przewagę ma scenariusz zawrócenia z żółtej strefy niż scenariusz wyjechania do góry. Ale nie przesądzam. Po prostu, target mój powiedzmy, że jest tutaj. Nie jest to miejsce do kupowania, ale jeśli ktoś kupił, to ja bym to jeszcze sobie to potrzymał. Co oczywiście nie jest, stanowi dla was porady. To są wasze decyzje finansowe i wasza odpowiedzialność za wasze finanse. jota? NEO. NEO, NEO, NEO. Zobaczmy, co pokazuje NEO. Bardzo podobny układ. Czyli NEO też tutaj zakończyło te trendy swoje. I też podobnie jak IOTA ma swoją strefę wyznaczoną, do której myślę, że spokojnie powinno sobie poradzić z dojechaniem, która to strefa waha się między powiedzmy 54 dolary, a 69, to jest ta żółta strefa. I też pytanie tylko, czy, czy to jest czas, żeby wchodzić w NEO? No jak ktoś lubi w rozpędzony pociąg wsiadać, to może jest, ale tu też wskaźniki są dość napięte. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. No właśnie. Natomiast jeżeli ktoś NEO posiada, to to będzie miejsce do ewentualnej realizacji zysków. Podobnie, przebicie czarnego poziomu i poradzenie sobie z tym wierzchołkiem będzie stanowiło o być może dalszych, bardzo silnych wzrostach. Ale przypominam, że trend zawsze wygląda tak. OK? Czyli trzeba się liczyć z tym, że jak kupujemy tu, to czy przeżyjemy to, że cena nam dojedzie tu na przykład. Czy to przetrwamy, no bo wiecie, to może być minus 50%. Co jak ktoś kupi za 10 tysięcy, to może w którymś momencie no, w swoim terminalu zobaczyć 5 tysięcy. Jakie to emocje wywoła w nim, jak on się będzie z tym czuł i czy na pewno nie postanowi wyjść z tego rynku. Zwłaszcza patrząc na wzrosty innych, e, innych walut, które być może w tym czasie będą się odbywać, nie wiem. Zikasz, Zikasz, które zignorowałem już dawno temu, zignorowałem go właściwie. Już nie pamiętam, ale bardzo dawno. Ten sam układ. Widzicie, 2018 rok, początek, początek zjazdu. Cena prawie 800 dolarów doprowadziła Zikesza do, uwaga, 15 dolarów. 800 do 15. A ja tylko przypominam osobom, które zawsze wierzą święcie w fundamenty, że Zikesh miał bardzo dobre fundamenty. Ja nie wiem, czy on nadal ma te fundamenty bardzo dobre, czy rzeczywiście ta firma tam dalej funkcjonuje, ale. Na samym początku, może nie na samym, bo ja pamiętam Zikesza obserwowano w 2017 roku, to fundamenty zikasha były niesamowite, po prostu to była bardzo mocna technologia, nie wiem, jak jest dzisiaj, a mimo wszystko doprowadziła 800 dolarów do kilku, do ilu, jeszcze raz? Do 15 dolarów. I co teraz się dzieje? Oczywiście ten trend, on jest utrzymany, ale w ramach tego trendu, tak jak tutaj widzicie? Tu też był trend utrzymany, i w ramach trendu dostaliśmy silny skok do góry. Dalej tak twierdzę, że ale, ale nic więcej. Cena wróciła do trendu. Tutaj też. W miarę silny skok do góry, ale nic więcej. Cena wróciła do trendu. I tutaj teraz ten skok również się odbywa przy założeniu, że targety, o ile dzisiaj cena znajduje się przy 126, to targety zaczynają się od 225 do. Mniej więcej 331. Nie wiem, gdzie dokładnie tutaj i to są akurat dwie strefy. Akurat tak to się, tak to rynek ułożył, że mamy dwie strefy nakładające się na siebie i dwie czarne linie dla zmiany długoterminowej kierunku i jeszcze jesteśmy całkiem nisko. Brakuje praktycznie 100% do, do tych targetów, jeżeli zostałyby osiągnięte zgodnie z tym, co myślę. Co też nie znaczy, że wierzchołek jest dobre do kupowania. Zdecydowanie fajniej byłoby, tylko że, no jeżeli już trwa pompa na tych altcoinach, no to trzeba, trudno jest wierzyć, że cena jeszcze wróci teraz do linii trendu, jeżeli to się wszystko tak pompuje tak do góry. Mm. Dalej. Ostatni coin, który chciałem dzisiaj omówić, to Bitcoin SV. I akurat Bitcoin SV w przeciwieństwie do. Niemalże wszystkich dzisiejszych analiz, on według mnie cały czas, zobaczcie, przeciwieństwo BSV do tych koinów, które omówiłem przed chwilą, polega na tym, że my cały czas jedziemy zgodnie z trendem. Widzicie? Cały czas zgodnie z trendem. I rzecz jest taka, że razem z tym trendem kolejne impulsy, dość silne impulsy dają nam nowy ATH, czyli ten. Nie liczę tej świecy, to jest, ja to traktuję jako anomalię. Ten, dalej ten, bardzo silne wzrosty były z 90 na 440, czyli policzcie sobie wartości procentowe. I zobaczcie, tak naprawdę z daleka patrząc na BSV, to my nadal jesteśmy przy linii trendu. Choć BSV robi ostatnio spektakularne strzały do góry, to dalej jesteśmy w długim terminie, jesteśmy przy linii trendu. Ale zobaczmy, co się dzieje w bliskim terminie. Ja, BSV analizowałem <coughs> ostatnio, pewnie gdzieś w listopadzie, w grudniu. I dla, tych, dla tej analizy, wtedy byliśmy tutaj, byliśmy w tej strefie. Bujęliśmy się, odbijaliśmy się od tej strefy. Ja to zrobiłem taką dość nietypową analizę, bo tutaj oprócz technicznej kwestii wskazana była strefa, która była strefą wykupienia, czyli tu jakby. Bez względu, jak bardzo BSV chciał uderzać w dół, to za każdym razem, kiedy w tą strefę trafiał, była ta cena wykupywana, wybierana. Więc uznałem, że to jest bardzo dobre miejsce do zakupów. Sam zresztą też wszedłem dokładnie na 161 dolarów, także, no nie tutaj niżej, no ale na 161 i jestem nadal. I, I po mojej analizie dostaliśmy ten strzał do góry, czyli 330-100%, ale... Czy można powiedzieć, że to jest koniec? Popatrzcie teraz na te wierzchołki. Ten, korekta, potem ten, korekta, nie wybija tego dołka, teraz ten i znowu korekta. I znowu wróciliśmy do strefy. Po tym strasznym strzele cena obsunęła się, czyli jak mówię, wdech to jest i wydech. Cena cofnęła się do tej strefy, ale zobaczcie co się znowu dzieje. Ja tą strefę póki co to mogę tylko z analizy na analizę ewentualnie rozciągać jeszcze dalej, w prawo. Znowu ta strefa dała strzał. Popatrzmy na ten strzał. Ten strzał jest zatrzymany w tej chwili przez lokal, lokalną strefę e, podażową. W związku z czym cena tu uderzyła i zrobiła ruch w dół. I teraz powiem Wam tak. Ja nie wiem, w którym momencie, który moment jest dobry do wejścia w BSV. No bo najlepszy byłby powrót do tej strefy. Ale czy rzeczywiście cena jeszcze raz tutaj wróci. No wracając tyle razy. To jest, wiecie, interwał dzienny to powiedzmy. Interwał dzienny wskazuje tutaj, nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt powrotów. Może wróci. Jak wróci, to no, moim zdaniem. I oczywiście nie pokona linii trendu, to jest to okazja zakupowa. Ale co jeśli na przykład miałaby nie wrócić, no bo jesteśmy w szaleństwie teraz altcoinowych wzrostów, powiedzmy. No to gdybym miała ja nie wrócić, to ostatni target układał się na poziomie tego szczytu. Znaczy, ostatni szczyt w trendzie wzrostowym był 460, więc trzeba się liczyć, że kolejny szczyt powinien go przebić. O ile nie wiemy, bo nie ma tu żadnego miejsca do wskazania, gdzie mogłaby się cena zatrzymać. No ale 500 dolarów w stosunku do 260 do 216 dzisiaj to jest również 100%. A jeśli będą więcej, za którym się radzą, jeśli BSV zostanie tak napompowany jak inne koiny. A nie wiem, czy pamiętacie, ale BSV, do, jeśli chodzi o pompowanie BSV, to były już chyba takie grupy, które. Był taki czas, kiedy wszyscy święcie wierzyli w BSV i to było pompowane. I, i wiecie, nawet by pamiętam takie sytuacje, kiedy Bitcoin, jak wzrósł bardzo dynamicznie i zakończył wzrosty, to potem po rynek zrobiło się FOMO na wszystkie coiny, właściwie, które miały w nazwie Bitcoin. Obojętnie jakie były ich fundamenty, obojętnie jaka była ich sytuacja techniczna, po prostu wszystko, co miało w nazwie Bitcoin, było pompowane do góry. No tu mamy Bitcoin SV. Nie sprawdzałem Bitcoin Cash'a, to, czy zaglądałem, ale tam chyba nic ciekawego nie znalazłem. Jest jeszcze, pamiętam, jakiś BTG, Bitcoin Gold, BTG, nie, poczekajcie, BTG, USDT, ale czy to jest, co to w ogóle jest, które jest słabo na Bitfinex, no ale tutaj jakoś nie widzę fireworków dla BTG, nie ma tu nic ciekawego. Póki co żadnych jakichś istotnych symptomów podniesienia się, może nie, może tak nie będzie, nie wiem, ale, ale słuchajcie, no gdzieś, ta, gdzieś ten BSV technicznie naprawdę wygląda nieźle, nieźle, jeszcze sprawdzę może jakiś inny rynek dla porównania, to też jakieś moje stare analizy. To jest Bitfinex. No też trend wzrostowy. PSVUSD. Nie wiem, Bitrex. Też trend wzrostowy. No. Naprawdę wygląda to na każdej giełdzie podobnie. Tak samo. Może nie tak samo, ale podobnie. Dobra, i na tym kończę. Życzę Wam udanego handlu. Pamiętajcie, że Wasze decyzje finansowe, tak jak powiedziałem, to są Wasze decyzje finansowe, nie moje, i Wy robicie, podejmując odpowiedzialność za wejście w rynek, to cała odpowiedzialność spoczywa na Was, bez względu, czy opieraliście się na mojej analizie, czy analizie jakiegokolwiek innego analityka. Także później jakieś gratulacje z powodu, no choć są to miłe sytuacje, ale gratulacje z powodu dobrych wejść. Czy chociażby, nie wiem, krytyka z powodu złych wejść, są po prostu trochę nie na miejscu. Dobra.